Siema. Dziś jest ten dzień, kiedy można zrobić pre-download i przy okazji pokazały się w grze widoczne banery. Czterogwiazdkowych postaci mamy: Kolej, Cadence oraz Dory. Tak jak czterogwiazdkowe postacie nie są jakieś super i można powiedzieć bardziej zapychacze, to nadal są w stanie spełnić jakąś rolę. Pamiętajmy, że w Genshinie nie ma bezużytecznych postaci. Prawie. Tak więc wypowiem się w super skrócie. Dory jest dobra w aggravate teamach. Jeżeli chcemy ją zbudować, no to artefakty użyteczne na niej to tam Gilded Dreams, Thundering Fury, Paradise Lost, Głębokie Drewno i resztę pozostałych artefaktów, co po prostu pasują na ten typ postaci. Jeżeli chodzi o broń, no to jeżeli damy jej Favoniusa, to będzie szczęśliwa. Jeżeli nie wydropiliśmy jakimś cudem Favoniusa nadal, no to jedna z zastępczych opcji też się nada. Kolej. Jest często używana w teamach z Quicken, Burger czy Hyper Bloom. Artefakty użyteczne na niej to Gilded Dreams, Tenacity of Mirelich, Nobleska czy Głębokie Drewno. No i broń oczywiście standardowo jest to Favonius, no bo zazwyczaj ta broń pasuje na większość postaci. Sacrificial Bow czy Stringless, bądź jakieś pięciogwiazdkowe bronie, które nam leżą i ich nie używamy. Kolej i Dory mogą być używane w aggravate teamach, które zazwyczaj mają 12 czy 15 sekundową rotację, co daje nam fajny, dynamiczny i agresywny gameplay. Natomiast jeżeli chodzi o Cadence, no to ona się skaluje z HP? Jej burst daje nam Hydro Infusion? Tylko dla Swordów Claymore i Jit? No i jako support możemy dać jej Nobleskę albo Emblem, zależy czego potrzebujemy. Broń jak zwykle zakładam, że Favonius, tak? No bo... No ale są też inne opcje, na dużo broń się na nią nada, tylko że ma ich multum. Naprawdę, Cadence ma multum broni, które może założyć. Sugeruję zerknąć na Ketchik Mains, popatrzeć sobie na obrazki, bo tych broni jest po prostu dużo, w zależności jeszcze czy gramy nią on-field czy off-field. No ale ja wam powiem, że bardzo rzadko widziałem, aby ktokolwiek w ogóle grał Dory albo Cadence. No Kolej czasami była widoczna w aggravate teamach, tak? Aczkolwiek Dory na pewno z wyjściem Furiny odżyła. Jeżeli mam jej C6 oczywiście. Dory C6 oczywiście. Dobra, skupmy się teraz na banerze broni. Bo w sumie po to chciałem nagrać ten filmik. Tutaj zaczyna się zabawa. Bo znacie może Beneta? Wiecie, taka pyro postać, nie? Właśnie też go pierwszy raz widzę, prawda? Świeżo dodana w wersji 5.0. On ma fajnego bursta, tak? Może buffować... Nie no, żarty na bok. Peak Patrol Song. Jak damy ten miecz Bennettowi, to nie dość, że będzie nam dawać boosta do ataku od swojego bursta, to jeszcze może zwiększyć damage naszej drużyny. No tylko jest jeden haczyk. Ano, broń na 90 poziomie daje nam 82% defa i za każdy 1000 punktów defa dostajemy 8% więcej damage'a. Czyli mając około te 2500 defa, będziemy mieć około 20% więcej damage'a, czyli taki mini goblet nam się powstanie tutaj. Więc jeżeli pójdziemy tą logiką i będziemy patrzeć typowo pod support buildem, no to tych postaci, co mogą założyć ten miecz, jest dużo więcej. Myk jest taki, że po prostu musimy mieć dużo defa na tych postaciach. He. Uraku Miruga Saraku, jakkolwiek się wymawia ten miecz. Jeżeli pominiemy fakt, że ten miecz daje nam 88 crit damage i to w sumie zwiększa nam normal attack damage o 16% oraz do 24% elemental skill damage. No a jeżeli mamy inną postać geo w naszej drużynie, która zada jakiś geo damage, no to wtedy te bonusy się zwiększą o 100%, co daje nam 32% normal attack damage i 48% elemental skill damage na 15 sekund. Ten miecz poza Chiori jest również dobry bardzo na Furinie, Ayato, Albedo, Alzheimer oraz inne postacie, co potrzebują 88% crit damage, a ta broń wypadnie przypadkiem, więc jeżeli ma wam zalegać, bo wam wishowanie po broń silo nie poszło, nadal znajdzie się sporo postaci, które mogą używać tej broni. Co do czterogwiazdkowych broni na banerze, no to mamy Rasta, Sacrificial Greatsword, Favonius, Codex, Mountain Piercing, Bracing Bolt, jakkolwiek to się tam nazywało, przepraszam, już nie pamiętam, oraz Sturdy Bone. No i w sumie to wygląda to średnio, te w sensie nowe czterogwiazdkowe bronie. One tyłka nie urywają. Mountain Piercing Bolt zmniejsza zużycie staminy podczas spinaczki oraz daje nam Elemental Skill Damage. Ma jako drugą statystykę ma Energy Recharge, ma 565 ataku, co jest całkiem sporo.
Sturdy Bone zmniejsza użycie staminy podczas sprintu, no i daje nam normal attack damage zwiększony o procent naszego ataku. Mamy również 565 ataku, no i o 27% zwiększony atak. Sacrificial Greatsword. Ta broń jest najczęściej używana na postaciach takich jak Beidou, Chongyun, Sayu. Daje Energy Recharge, no i umożliwia nam ponowne użycie Elemental Skilla. Rust. Jeżeli chodzi o Rusta, no to poza Yoimiyą, Childem i Official, to praktycznie nie widziałem, żeby ktokolwiek inny tego używał. No i mamy Favonius Codex. Jeżeli nie potrzebujemy używać Tyrling Tales of Dragon Wales, no to Favonius Codex będzie działać m.in. na Sucrose, Yant, Charlotte, Xian Yung, na ptaku, na Baizo, Lisa, Barbarze, Mony, czy jakkolwiek zbudujemy team i będziemy mieć po prostu postać, co używa Cataclysm i ten, i nie będziemy mieli co na nią założyć, no to zakładamy Favoniusa i mamy więcej energii dla teamu, bo zadaniem Favoniusów jest głównie dawać więcej energii dla tej postaci, co nosi tą broń, oraz dawać dodatkową energię dla naszej drużyny. No myk jest taki, że trzeba trafić jedynie tym krytykiem, żeby załączyć ten talent broń. No i to by było na tyle. Powiem wam, że ja najchętniej bym wishował po broń Chiori, bo by mi się osobiście przydała na Furinę. Miecz Siloe mi jest w sumie niepotrzebny na ten moment, może na Rerunie się skuszać, coś, nie wiem. Co do czterogwiazdkowej broni i postaci, no to dla mnie jest jeden wielki skip. No, powtarzam, dla mnie oczywiście. Bo to po prostu wygląda jak jeden wielki bait do wywalania primogemów. No i broń Siloe jest kusząca bardzo, ale czy jest potrzebna? Jak myślisz?